Cześć, witajcie w odcinku o maluchu 1000-konnym, ale ja dziś przyjechałem takim staruszkiem, bo postanowiłem go przewietrzyć. Jak widzicie, Kazimierz też już dojechał, może trochę innym i szybszym samochodem niż ja, ale cała przyjemność z jazdy w taki upał, nieklimatyzowanym samochodem. Zaczynamy, słuchajcie, dzisiejszy odcinek. Dzisiaj na tapecie to, co na miniaturce, czyli wielka, olbrzymia podłoga, która będzie nasze auto dociskać do samej ziemi, mam nadzieję. Natomiast jeszcze pokażę Wam, jaki osprzęt leci do naszego malucha, tego większego malucha, ale cały odcinek przed nami. Zapraszam. Tutaj możecie sobie zobaczyć gotową podłogę. Ona jest powycinana, to są niektóre z jej elementów. Jeszcze niektóre mamy tutaj, to Wam od razu je pokażemy, ale jest ich dużo. Czekaj, żeby nie spadło wszystko. Tych elementów jest trochę tak naprawdę. Pewnie zastanawiacie się nad procesem podłogi, jak była projektowana, bo myśmy w sumie tego nie robili, tylko Jurek. Więc może przepytamy w tym momencie Jurka. Wspominałem Wam o tym, że pokażemy Wam pracę nad aerodynamiką, nad projektowaniem płyty podłogowej, dlaczego ona jest taka fajna i tak bardzo mi się podoba. Natomiast Jurek postanowił sobie zrobić kilkutygodniowe wakacje w Stanach Zjednoczonych, dlatego nie mogliśmy fajnego materiału dla Was nagrać. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to dajcie znać w komentarzach i na pewno zrobimy taki odcinek o samym projektowaniu podłogi, jak i również nadwozia, bo tam ważne są te przepływy, projekt. Ja się na tym kompletnie nie znam. A właśnie rendery stają się rzeczywistością, nie? I to jest podłoga, którą odebraliśmy, czyli nie jedna część, ale nad tą podłogą będziemy musieli spędzić jeszcze godziny na zbudowaniu jej tak naprawdę. Na złożeniu kawałeczków wyciętych w 2D, żeby to miało formę 3D. Dzisiejszym zadaniem jest złożenie tej podłogi niczym klocków Lego. Nie, takie duże puzzle, takie duże elementy to są dla dużych dzieci. Ale układałeś za dzieciaka Lego? Tak. No to pójdzie nam bez problemu. Byle instrukcja była. Tak. A nie ma instrukcji. No nie ma instrukcji. Trzeba sobie radzić jakoś, ale myślę, że ona nie jest aż na tyle skomplikowana, żebyśmy nie wiedzieli, co gdzie idzie, nie? Mhm. Więc bierzemy się do pracy. Słuchajcie, musimy sobie wydłubać dziurki. To jest cięcie wodne z dokładnością do 0,1 mm. No tak, do 1/10. Do 1/10 mm i musimy sobie teraz powycinać, właściwie powypychać, zobaczcie sobie tu na zbliżeniu, rzeczy, które zostały po cięciu. Musimy to wszystko ładnie wyrównać, żeby wszystko ładnie pasowało, a my mamy trochę tego wypychania, przeszlifowania. Musimy to dogiąć, żeby zrobić dokładnie ten profil. No ale żeby tego jakoś nie złamać, nie? W nieodpowiednim miejscu. Niestety takiej giętarki nie ma, żeby taki kształcik nam wyprofilował, więc trzeba to ręcznie do kształtu dopracować. Może zacznijmy od tamtej strony, od tego dołu, bo on jest w miarę na prostej podłodze. I jedźmy po kolei sobie, próbując doginać i łapać to jakoś, nie? Dobry plan? Bardzo dobry plan. Trochę gorąco, ale bardzo dobry. Słuchajcie, jest chyba 35 stopni tutaj. To są te chyba najgorętsze dni. Miejmy nadzieję, nie wiem, ze mnie się leje. Wystarczy, stać i już się leje. Tak, jest gorąco, powinniśmy sobie rozłożyć basen albo jakieś beczki nalać wodę i tak działać z tym. No ale nie poddajemy się, bo mamy, uwaga, teraz to co powiem, mamy niecny plan, żeby na Tuning Show w Krakowie spróbować wjechać o własnych siłach, ale na dodatek nie dość, że wjechać, to jeszcze żeby miał nadwozie zrobione, chociaż częściowo, znaczy częściowo, całe z grubsza. Natomiast wiadomo, że będą dopracowywane jeszcze mocowania, inne rzeczy, to wszystko będzie zgrywane. No i dużo takich prac żmudnych, nudnych mamy też już odrobionych, gdzieś tam projektowo upierdliwych. Więc teraz trzeba składać te klocki Lego. No tak, słuchajcie, no tak jak mówiłem, dużo czasu nam zeszło na tym, żeby ten projekt przenieść w wersję cyfrową, ale już udało się go przenieść, udało się zaprojektować podłogę, udało się zaprojektować 90%, 80% karoserii, czyli nadwozia naszego, które będzie z karbonu.
Więc zostaje tam jakieś dopracowanie boczków i tak dalej, ale to będzie wersja 0.1 testowa. No, mam nadzieję, że się przyjmie. Ewentualne drobne zmiany, drobne poprawki będą w trakcie jazdy i testów, nie? One będą tutaj, tak? I odtąd idzie ten gięty, dobra. Bo tu mamy te końcówki tego, nie? Tak. Tak, dokładnie. To z jednej, to z drugiej. Miejmy nadzieję, że się to dobrze przeliczyło wszystko. To będziemy przepytywać, później przesłuchiwać Jurka, jak nam coś nie wyjdzie. To chcesz ostryczować? Nie. Na rolce rolkę, rolkę stretch sobie położymy na nich kartonik i będzie to nasz rodzaj. Aha, takiego okay. Czegoś, nie wiem, podkładu. Najważniejsza to jest improwizacja w tym projekcie. Musimy w tę stronę, a tutaj musimy w drugą stronę sobie robić łuk i tam nam bardziej zależy, żeby zacząć. Mhm. Więc zaczniemy od tamtego, no dobra. Odtąd, dlatego że co byśmy nie kombinowali, to musi się dogiąć, a dopiero się dognie, jak tam to opadnie. No, ta podłoga w ogóle ma dwa jakby takie główne przegięcia. To nie jest tak, że mamy jeden łuk zrobiony, tylko te dyfuzory no, są jakby dwuczęściowo. Pierwsze bierze ze środka powietrze, a później jest jeszcze ten końcowy dyfuzor. Udało nam się to jakoś chwycić. Ile mamy punktów? 8? Raz, dwa, 8. I już to ładnie tutaj dolega, już reszta pójdzie łatwo, ale no, początek był ciężki. Możecie zobaczyć początek sobie na nasze twarze, tylko nie wiadomo, czy to pod, czy łzy. Tak. Ale dobra, idziemy dalej, dociskamy. Montaż podłogi to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Powiem wam, że czuję się już wytyrany, a chyba robimy dopiero 30 minut, może godzinka. Najgorsze jest to ustawienie, ale tak naprawdę pierwsze te spawy, tak? Żeby one idealnie doszły do siebie, żeby nie było dziur, nie było takiej wolnej przestrzeni. Nie byłoby problemu z tym, gdybyśmy to robili na odwrót i spawali od strony przepływu powietrza. No ale tych przepływów nie chcemy zakłócać, dlatego musimy ją obracać, celować, no i musimy poprawić, więc Kazimierz, zremontuj. My walczymy jeszcze z tą podłogą, tu już mamy końcówkę, ale może nam trochę zejść, więc może przenieśmy się do Ecomastera, żeby zobaczyć, w co wyposażymy nasz pojazd. No dobra, ale żeby wam wszystko pokazać, to cofnijmy się trochę wstecz o jakieś parę dobrych, długich miesięcy. Pokażę wam teraz wizytę w firmie Ecomaster, gdzie jeszcze pracował Adam Jugowski, czyli niesamowicie uśmiechnięty i pomocny człowiek, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Wybraliśmy się tam, ponieważ chcieliśmy dobrać trochę elektroniki do naszego projektu. We wcześniejszym modelu, czyli 400-konnym Fiacie 126P, wykorzystywaliśmy wyświetlacz ADU oraz komputer Ecomaster Master Black. Natomiast tutaj chcemy dołożyć dużo więcej elektroniki. Zobaczcie sami. Cześć, witajcie. Dzisiejszy vlog jest poświęcony naszym osprzętom, które będziemy wykorzystywać. Jesteśmy w firmie Ecomaster, jesteśmy w Krakowie, a właściwie pod Krakowem, bo to modelniczka. I teraz idziemy do Adama, który nas oprowadzi po całej firmie. Pokażę wam
w sumie to wszystko, co zostało, gdzie zostało wyprodukowane, jak zostało wyprodukowane, Kazimierz opowie, gdzie, co i jak będziemy wykorzystywać. Więc taki osprzętowy, bardzo ciekawy odcinek. Cześć, cześć! Co za miła niespodzianka, siema. Dobrze was widzieć, to co, zapraszam do środka, chodźcie. No to jesteśmy w głównej siedzibie Akumastera, w Modlnicy, pod Krakowem. Kiedyś firma mieściła się w Krakowie, no ale przestrzeń nie pozwala na to, żeby się rozwijać. W ogóle Damian pamięta starą siedzibę, bardzo klimatyczna, ponieważ firma rozwija się, no tak wiecie, od początku. Najpierw od jednego pokoju, później dwa pokoje, trzy pokoje, później całe piętro, a kilka lat później powstało to wspaniałe, no ten wspaniały budynek, a raczej to, czyli ten... To takie duże, co teraz was oprowadzę. Więc to co, zaczynamy? Zaczynamy. Chodźmy. Zaczynamy. Dobrze. A nie chcę być jedynym bohaterem tego wydarzenia. To Kazek, chodź na tą moją stronę, tak po krakowsku mówię, bo jesteśmy pod Krakowem. Pod rękę to może nie. Oto nasze dwa fantastyczne ekspozytory, które jeżdżą, latają po całym świecie. Były w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w ogóle w innych ciekawych miejscach na ziemi. Tutaj mamy MU-PRO16, PMU-24, produkt, który będzie dostępny w sprzedaży w połowie września, plus do tego klawiatura, coś co znacie doskonale, to nie jest jakaś większa nowość. Tutaj mamy z kolei fajny ekspozytor, na którym dużo się dzieje, bo mamy też, zobaczcie, wszystkie systemy sprawne i od razu na odcięciu, dobra, zmniejszymy sobie troszkę prędkość obrotową. W każdym razie cewki, które można dotknąć, tryskiwacze, też wszystko jest bezpieczne. Oczywiście ABU, wyświetlacz, który informuje nas o poszczególnych parametrach. Zobaczcie, możemy sobie regulować temperatury wody, razem również z alertem. Tu miga dioda, tu również jest pokazana temperatura za wysoko, mówicie Panie Boże, nie? W każdym razie tutaj wszystko ładnie możemy sobie... Tak, tutaj wszystko sobie regulujemy. Zobaczcie, również temperaturę oleju. Możemy sprawdzać, co się dzieje. I chodzi o to, żeby wykazać... Sorry, wyciszę. Albo podkręcę jeszcze, posłuchajcie. Dobra, ale już wyciszę. Żeby was dźwięk nie denerwował. Ale chodzi o to, że tutaj możemy zasymulować pewne sytuacje, które są wyświetlane na ADU. Oczywiście ADU to w pełni programowalny wyświetlacz, więc na przykład jak kupujecie wyścigowe Audi RS3, ale wyścigowe, to takie ADU macie w standardzie. Fajne? Fajne. I coraz więcej, wiecie, firm ufa Ecomasterowi na całym świecie, dlatego jak kupujecie często jakieś nawet dziwne konstrukcje, na przykład na Sri Lance, no to wtedy się okazuje, że jest ADU albo jest Black, bo na Sri Lance też ludzie jeżdżą na Ecomasterze, nie? To jest kosmos, na Grenlandii, w łazikach na przykład. Kazimierz przytakuje, tak, widział, mam nadzieję, że gdzieś kiedyś wpis na fejsie, faktycznie w łazikach arktycznych jest wykorzystywane, słuchajcie, PMU-16. Więc da się, da się. W motorówkach, no w wielu ciekawych pojazdach. Słuchajcie, tutaj mamy takie mega klimatyczne pomieszczenie. I nie jest to klimatyczne, bo jest tu klimatyzacja, dlatego że mamy siłownię. Jeszcze ze starszych czasów, wtedy kiedy siłki były zamknięte, wpadliśmy na pomysł, żeby wyciskać wspólnie to wszyscy razem. Więc od tej pory mamy taki fajny kącik. Tutaj mamy Forda, w ogóle to jest ciekawy projekt, ponieważ to jest zwykły Ford i teoretycznie tu jest EMU Black, ale to jest pierwszy z pojazdów, który miał EMU Pro w sobie i na nim ponad rok było testowane urządzenie, które później zostało zamontowane do innych szpej, ale to była pierwsza testówka, dlaczego 5 garów turbo doładowane i tak dalej, i tak dalej. Tam mamy komorę klimatyczną, tam mamy frezarkę, a my idziemy do tego pomieszczenia, gdzie znajdują się... Chodźcie, tu jest jeszcze walka trwa i dużo rzeczy jest takich nieoficjalnych. W każdym razie to jest silnik, na którym też wykonujemy badania. O tych badaniach za dużo nie mogę mówić. W każdym razie mamy również hamownię silnikową, na której pracuje kilka osób i które też, że tak powiem, mają ten obszar pod swoimi skrzydłami. A teraz magiczne miejsce znane z YouTube'ów i od Buddy, i od Grześka Dudy, i wielu innych fantastycznych twórców. Wchodzimy do środka, wchodźcie pierwsi. Nasza hamownia! Hamownia, która hamowała jakieś dziwne pojazdy, dragstery po 1500 koni mechanicznych. A kto to jest? Kto to takie? To zrobił GT86 z CK Custom z 2JZ-em. Taki 550 koni mechanicznych, a drugą część śladu zrobił ten Buddy potwór, to co przywiózł ze Stanów.
tutaj mam dodatkowe wentylatory, aczkolwiek tego pomarańczowego wentylatoru Artur nie wykorzystuje, ponieważ tutaj jest główny nadmuch, zobaczcie, z taką fajną kierownicą powietrza, gdzie możemy sobie regulować wyżej, niżej. A dodatkowo tam u góry są wyciągi, w związku z czym hamownia jest zamknięta i całość jest taka, można powiedzieć, proekologiczna, nowoczesna, fajna. Jak popatrzycie też na ściany, to ściany mają tutaj otwory. I najgłośniejszym samochodem, jakie hamowaliśmy, to faktycznie był ten Big Block Buddy, ale też trafiają się dragstory, które mają ponad 1000 koni mechanicznych i wtedy najlepiej, jak tam siedzimy sobie na samym końcu firmy i normalnie siedzicie i macie wrażenie, że auto jest za ścianą, nie? To wszystko się drze bardzo intensywnie, ale ogólnie fajnie. Wszystkie parametry są pokazywane na tym monitorze. To wygląda, wiecie, gaśnice, BHP i te sprawy, kobyłki. To zawsze auto trzeba podnieść. To też nie jest hamownia taka rolkowa, tylko hubowa. No właśnie, bo to jest chyba najważniejsze, że tutaj tak. Przykręcasz po prostu samochód do tego. No nie samochód, a dokładnie piastę. I są różne adaptery, które pozwalają na to, żeby dopasować otwór. Już wam to pokażę. Żeby dopasować otwór pierścienia centrującego oraz konkretną ilość, jeżeli chodzi o szpilki albo otwór na śruby. No i tak to wygląda. To zapraszam was teraz do sali konferencyjnej, gdzie pokażemy wam dużo dobrego. Cieszysz się? Cieszę się bardzo. Ty będziesz miał dużo pracy, drogi Kazimierzu, więc ja trzymam za ciebie kciuki, że to się szybko uda złożyć. Już jesteśmy generalnie umówieni, kiedy co i mamy wszystko rozplanowane, tak? Bo nie dość, że ten projekt, jak wiecie, jest też drugi projekt, który idzie jednocześnie. No i Kazimierz teraz trzy dni nie spał, bo projektował części do tamtego, żeby wyciąć, wrzucić to do laseru, na laser. A teraz w międzyczasie, jak będziemy czekać na tamte części, no to tutaj do tego 1000 koni będziemy montować i przykładać wszystkie te elementy, bo musimy to sobie pierwsze rozplanować, gdzie co ma być, bo wszystko jest cały czas ważone i ta waga będzie sprawiała, że ten rozkład elementów wszystkich jest dla nas bardzo ważny. Teraz jesteśmy w dziale produkcji, gdzie powstają urządzenia. Te urządzenia to płytki, komponenty, one są razem łączone poprzez spoiwo, a także wygrzewane, znaczy mocowane, wygrzewane i kontrola jakości. Jest również z nami dzisiaj Mateusz oraz Smerf. No to co? Idziemy pokazać, idziemy, jak to wszystko dalej działa. Słuchajcie, tak wygląda surowa płytka. I na tej płytce są mocowane elementy. Tutaj w tej linii, że tak powiem, dzieje się cała magia. Zwróćcie uwagę, logo EcoMaster, więc jedziemy. Zobaczcie, tam płytki surowe, one wjeżdżają do tej maszyny. Yamaha, japońska, kto jeździł na motocyklach, ten na pewno kojarzy. O, i zwróćcie uwagę, teraz maszyna wjeżdża i nie wiem, czy tam będzie widział, będzie widział. I nakładane jest spoiwo. Zaraz zobaczymy to spoiwo. Miejmy nadzieję. W dzisiejszym odcinku zobaczymy. O, i jest, zobaczcie, taka szara pasta. To dokładnie jest spoiwo. O, dam ręce do tyłu, będziesz miał lepszy kadr, miejmy nadzieję. I ciach, i to spoiwo jest nałożone. I dzięki temu spoiwu będzie można mocować elementy. Wcale i skutecznie. Zobaczcie, tutaj dalej płytka sobie już podróżuje, wędruje. I teraz chcę szybko, bo tu już pracują głowice. Zwróć uwagę. Ba, 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 ba. Zobacz. Szybko, nie? Bardzo. No ręcznie byś tego tak nie porzucał. Tak będzie dobrze. I to też warto powiedzieć, że to jest w czasie rzeczywistym, to nie jest przyspieszone. I teraz tak, skąd są brane elementy? Z takich magicznych tasiemek, rolek. I są różne komponenty, zwróćcie uwagę, różne poszczególne i chipy, nie chipy, kondensatory. To już wam chłopaki szczegółowo z działu produkcyjnego mogą opowiedzieć. I teraz, jak ta głowica ułoży wszystkie komponenty, one przejeżdżają do pieca grzewczego, gdzie im jest ciepło, wygrzewają się. Jak chłopaki w lecie, jak się nic nie dzieje, żartuję. Taki żarcik. W każdym razie przejeżdżają ten cały piec grzewczy, gdzie im jest gorąco, ciepło. I dalej wędrują sobie do kontroli jakości. Zaraz zobaczymy. O, widać, zobaczcie, tutaj jest kontrola jakości, gdzie urządzenie automatycznie sprawdza położenie wszystkich komponentów, jeżeli coś jest na przykład
w pewien sposób podlega sprawdzeniu, to wtedy automatycznie chłopaki dostają powiadomienie i wszystko jest sprawdzane. Mogą też sprawdzać sobie ręcznie na mega przybliżeniach, więc to są naprawdę malutkie elementy, oni tutaj widzą na całkiem dużym monitorze i poprzez optykę są w stanie zweryfikować, czy komponent zamontowany jest poprawnie, czy znajduje się w swojej lokalizacji. Jeżeli mają jakiekolwiek zastrzeżenia, mogą też, że tak powiem, przesłać urządzenie, a raczej płytkę z komponentami już do osobnego działu, który też dodatkowo weryfikuje. Także jest to dosyć mocno rozbudowane, ale nie zmienia faktu, że jest to też bardzo fajne. Dodatkowo to też trzeba powiedzieć, każde tego typu urządzenie podlega procesowi weryfikacji i jest też sprawdzane, w związku z czym każde urządzenie, które dostajecie, przeszło cały szereg testów. No i to tak jak z samochodem, nie? Auto też wyprodukowane jest, sprawdzane pod wieloma względami, tak samo jest z urządzeniami elektronicznymi. Moi drodzy, teraz zapraszamy Was do tajemniczego pokoju, gdzie dla Damiana, a także dla Kazimierza czeka dużo dobrego. Jesteście gotowi? No to idziemy. Co? Zapraszam. Chodźcie. No, zobaczcie na to wszystko. To wszystko będzie w 1000-konnym maluchu. To, co tutaj widzicie, to są wszystkie urządzenia marki EcoMaster i jest kilka bardzo fajnych, ciekawych rzeczy. W ogóle wszystkie są ciekawe, ale mnie osobiście mega jarają te czujniki do czoła temperatury opon. Chodzi o to, że możecie w czasie rzeczywistym mieć podgląd na temperaturę opony, czy ona już jest w oknie temperaturowym swoim takim poprawnym, żeby jechać jeszcze szybciej, albo wtedy, kiedy trzeba zwolnić. Więc macie możliwość, znaczy Damian będzie miał możliwość i Kazik będzie miał możliwość, a mi jak zaprosicie mnie na... Ty też będziesz miał możliwość. Cieszę się, żeby nakręcić, jak to genialnie działa, bo tutaj faktycznie pozwala to na bardzo dużo, zwłaszcza wtedy, kiedy macie opony typu hot lap, gdzie macie bardzo wąskie okno temperaturowe i musicie w wąskim zakresie podróżować. To z pozdrowieniami dla Tomka z Extreme. Aczkolwiek to okno temperaturowe też bardzo podpowiada, jak ustawić geometrię po to, żeby jeździć szybciej, wydajniej, skuteczniej i zamiast tylko bazować na swoich odczuciach, to również macie podgląd z tego, co się dzieje w czasie rzeczywistym oraz jednocześnie zbieracie wszystkie dane na datalogera i za pomocą urządzenia, a raczej darmowego programu Datamaster, no to też jest fajne, że w EcoMasterze są te wszystkie feature'y darmowe, możecie później analizować sobie w picie, powiedzmy, tu jechałeś za szybko, a tu za wolno. Tylko za wolno. Tak. W każdym razie nie tylko za wolno. Wszędzie tylko za wolno i tu masz niedogrzane opony. Ale ja wam powiem, że no nie wiem, bardzo długo rozmawialiśmy na ten temat i bardzo chciałem, żeby to było akurat w tym naszym wozie. No właśnie z racji tego, żeby widzieć, jak te opony pracują. No, Kazimierz, tak samo chyba mówiłeś tutaj właśnie to, co Adam już powiedział, że chodzi też o geometrię. Tak. To jest dużo rzeczy składowych do obserwowania dzięki takim kamerkom, a na bieżąco najlepiej widać po tym, czy już można zasuwać, czy jeszcze trzeba dogrzać te oponki. A jeszcze jest jedna ważna rzecz, one posiadają wiele sekcji, także to nie jest to, że widzimy tylko jeden obraz opony, tylko faktycznie widzimy, czy bardziej dogrzewa się część zewnętrzna, czy też wewnętrzna, czy środek czoła opony, w związku z czym faktycznie mamy pełen podgląd i mamy możliwość różnorodnego interpretacji od geometrii, od stylu jazdy, więc jest tego naprawdę dużo. W swoim maluchu 1000-konnym nie będziesz miał również bezpieczników, ponieważ te wszystkie funkcje realizuje Power Management Unit, tak zwane PMU, które pozwala na to, żeby nie stosować bezpieczników ani przekaźników w samochodzie, więc wagowo maluszek będzie szybszy, znaczy lżejszy, przez to będzie szybszy. O. Więc tutaj mamy też takie fajne połączenie, że koniec z bezpiecznikami, przekaźnikami, Power Management Unit załatwia wszystko. I tu masz jeszcze wersję DL, to oznacza Data Logger. Dodatkowo każde PMU będzie również logowało. To... Powiedzmy jeszcze jedną rzecz. No. Powiedzmy sobie, my mamy PMU 16, a teraz EcoMaster wprowadza PMU 24. PMU 24, my potrzebujemy to na już, żeby sobie wszystko poustalać, a PMU 24 będzie wchodzić do sprzedaży. W połowie września. Także jeżeli będziecie chcieli, to zamiast 16 pozycji, do których możecie przyłączyć, będziecie mieli 24. Zgadza się. I to też wszystko się zgadza. I to też dlaczego 24? Ponieważ
Jeżeli budujecie samochód rajdowy, który potrzebuje mieć światła i wszystko to, co Pan Bóg przekazał do tego, żeby było tak, jak ma być, no to wtedy faktycznie 24 zazwyczaj załatwia, żeby załatwić to w obrębie jednego urządzenia. Ale spokojnie, mamy dwa. Macie dwa, tak, macie dwa, ponieważ... Zgadza się, ponieważ je można komunikować ze sobą za pomocą szyny CAN, więc one też się porozumiewają ze sobą i można łączyć strategie, które pozwalają na to, żeby kierowca nie musiał wykonywać wszystkiego, tylko w momencie wykrycia zbyt dużego poboru prądu, natężenia prądu, urządzenie mogło zareagować w sposób taki, jaki zaprogramuje je inżynier. Więc tutaj mamy... No, będziesz miał sporo fajnej zabawy. Ale chętnie wpadnę, jak będziecie nagrywać, bo ja też lubię takie rzeczy i z przyjemnością też bym pokazał, jak to się robi, bo rzeczywistość firmowa jest taka, że no, nigdy nie ma na to czasu, jeżeli chodzi o takie nasze działania firmowe, a jeżeli ktoś to robi, to z przyjemnością przyjeżdżamy, bo to wiecie, chłopaki tam wyobrażą i mówisz, kurczę, ja nawet nie nagrałem, albo powiedz, o co tu chodzi. Nie mogę teraz, tworzę coś nowego, nie? Więc z przyjemnością do Was wpadnę, żeby pokazać to ze strony o wiele barwnej. Również są akcesoria Dual Edge Bridge, który służy m.in. do obsługi wycieraczek. GPS Toucan, najnowsza wersja V2, troszeczkę zmodyfikowana, unowocześniona, ale dzięki takiemu GPS-owi będziecie mieli przejazd i podgląd razem z kamerką GoPro, automatycznie też z wideo analizą swojego przejazdu. Taka mapka kreuje się w Datamasterze i możecie każdy metr analizować. Nie tylko co się dzieje z autem, ale także co się dzieje z każdym czujnikiem. Ciśnienia oleju, temperatury, zapłonami i tak dalej. Także tu jest taka już zaawansowana, gigantyczna przewaga pomiędzy na przykład apkami na telefon, które służą do tego, czy jechałeś dobrze, czy niedobrze. Tutaj to dobrze, czy niedobrze możecie sparować ze wszystkimi danymi, którymi macie w samochodzie. Także można powiedzieć, że już jesteśmy w F1, a nie w amatorskich trackdayach. No nie, bliżej nam do F1. Bardzo dobrze, bo DRS też będzie. No właśnie, tutaj wiem, że planujecie bardzo dużo ciekawych rozwiązań, więc to też jest naprawdę fajne. Canvas Keyboard 12 to Wam wcześniej pokazywałem na ekspozytorze, a tutaj zaś mamy kolejną 12, także będzie jak... A to będzie do drugiego projektu. Zastanówcie się, o co chodzi z drugim projektem. Kto ogląda dobrze Damiana, będzie wiedział, o co kaman. A jak nie, to piszcie w komentarzach, to Wam Damian zdradzi troszkę sekretów, co się będzie działo. My jako Master jesteśmy związani od samego początku, od początku jej istnienia, dlatego bardzo jesteśmy przywiązani do tej marki, ponieważ widzimy, jak ta polska firma po prostu cały czas pnie się do góry. No i tak samo właściciel, który też jest zwariowany na punkcie motorsportu. Na podsumowanie naszej wizyty w Ecomaster. Może Adam, podsumujesz? Cieszę się, że byliście, że zobaczyliście, że jest nowy sprzęt do Malucha, że Maluch niedługo wyjedzie. W ogóle trzymam za ten projekt mega kciuki. Polskie chłopaki, polski samochód, polskie produkty i o to chodzi. I tak trzeba podbijać świat. Więc tym bardziej się cieszę, że idziecie tak dynamicznie, tak mocno i czekam, aż projekt wyjedzie, tak w pozytywnym słowa znaczeniu. Nie mogę się doczekać i, jak to mówią, ogień na tło. Czy wejdzie w ogóle? Nie jest źle. Jak stąd? No dobra, jak już wiecie, jaką elektronikę wybraliśmy, no to przyspieszmy trochę czas i wylądujemy w warsztacie kilkanaście dni przed Tuning Show. Ale zanim jeszcze to nastąpi, musieliśmy dokonać pewnych zmian. Między innymi jedną ze zmian to jest mocowanie silnika, które musieliśmy przerobić. Wyszło gdzieś tam parę centymetrów, nie tak jak chcieliśmy, więc postanowiliśmy ten silnik troszkę przesunąć i obniżyć. Musieliśmy zrobić nowe mocowania, wyciąć to wszystko, pospawać jeszcze raz, sprawdzać, czy z napędem nam się to będzie zgadzało, bo przypomnijmy, silnik mamy z Hondy, a skrzynia to DSG, więc musieliśmy to połączyć, zrobić dodatkową podporę, co też zobaczycie, bo już chyba zdradziłem, co będzie dalej. A kto śledzi dobrze kanał, to wie, że w jednym z vlogów pokazywaliśmy Wam etap budowy 1000-konnego Malucha, gdzie w ciągu dnia przenieśliśmy się do warsztatu, mieliśmy parę ustaleń do omówienia i cały czas ta praca trwała i postępowała. No wszystko się rozciąga, niestety nie mamy własnych CNC, żeby to wszystko na bieżąco sobie wycinać, lasera, żeby wypalać takie rzeczy, więc gdzieś tam zlecamy i to też wiąże się z okresem oczekiwania na niektóre części, ale mam nadzieję, że powoli do przodu będziemy już niebawem odpalać, więc bądźcie z nami.
Witajcie kolejnego dnia, gdzie powolutku sobie usprawniamy naszą i dopasowujemy naszą podłogę. W tym momencie wspominaliśmy wam, że zrobiliśmy ją co do dokładności 0,1 mm. Było to cięcie wodne. No i musimy nanieść małą poprawkę, ponieważ te tutaj rzeczy, takie kierownice powietrza z przodu, spod przedniego koła, czy też lekko ze środka, które wypuszczają to powietrze na boki, zostały zbyt dokładnie zrobione i jest plan taki, że tutaj zobaczcie sobie, będą takie nakładki, które będziemy wsuwać i będziemy to po prostu przykręcać. Więc w razie uderzenia w tarkę, pogięcia ich, będziemy w stanie je po prostu wymienić. To było zrobione właśnie pod to, ale jest za ciasno i no to teraz musimy wziąć dremelka, pilniczek i trochę czasu nad tym spędzić. Jeszcze trochę z tą podłogą zejdzie, będzie to dużo pracy, takiej mozolnej, powolnej, ale podejdziemy jeszcze do Kazimierza, bo to, że pracujemy nad podłogą, to nie znaczy, że tylko ta podłoga jest na tapecie, ponieważ w tym momencie, zobaczcie sobie sami. Montujemy tutaj kamerkę termowizyjną, można powiedzieć, do monitorowania temperatury oponek. Mamy taki uchwycik dorobiony. Bo oczywiście jeszcze wzmocnienie wzdłuż, żeby nie drgał ani się nie łamał. Natomiast tu mamy kamereczkę, możemy regulować jej kącik. Tu do łączniczka stabilizatora dopinamy. No i możemy sobie tutaj... Czyli to pracuje z kołem, tak? Tak, to pracuje z kołem. Tutaj mamy kąt obserwacji tej kamerki 120 stopni. Dla opony 300 mm taką odległość się wyliczyło. Zobaczmy, jak będzie to działać. I tak wyglądają te kamerki. Oczywiście Q-Master. Każda oczywiście ma swoje miejsce. Tutaj mamy prawy tył. Podpisane, nie? Tak, tak. Cztery takie kamerki na czterech kołach. No, będzie nam to pomagać na pewno przy kontroli temperatury opon. To już zarówno przy testach, bo będziemy widzieć, jak pracują opony. Czy dobrze, czy źle byśmy to wszystko poskładali. Jak pracuje też geometria, czy wewnętrzna, czy zewnętrzna część opony nam się grzeje, to też jest ważne. Dużo nam mówi, czy zbieżna, rozbieżność, kąt pochylenia. Co nam daje na danym torze? Też. No właśnie i kolejną rzeczą jest to, że będziemy sobie sprawdzali, jak zawieszenie pracuje na konkretnym torze. Tak, znaczy... To akurat jak opona i zawieszenie, jak się ustawienia przenoszą na oponę. Natomiast samo zawieszenie jeszcze będziemy coś sobie myśleli, żeby czujniczki poziomu oczywiście sobie też pomontować, żeby można było w pełni zlogować pracę zawieszenia. No bo te kamery same... jakby na bieżąco ci podają wszystkie wykresy, tak? I później ty możesz zapisać? Tak, tak. Logujemy sobie oczywiście i później mamy aplikację Data Master, w której możemy sobie wszystko prześledzić. Możemy tam jeszcze, co też będziemy chcieli, ale pewnie nie od razu się uda, żeby mieć i czujniczki ciśnienia hamulców, no i czujniczki oczywiście ciśnienia w oponach, bo to też ważny parametr. Dalej, ja natomiast uporałem się częściowo z naszą podłogą i tym, co musimy zmienić w projekcie. W każdym razie, blaszki pasują, a chodzi o to, że ta część wymienna jest mniej więcej tak przykręcana, czyli to będzie przyspawane razem. I w momencie, kiedy to nam się uszkodzi, zagnie, jakoś tam najwyżej młotkiem odegniemy, czy też wytniemy, będzie można wykręcić te trzy śruby i to sobie wyjąć. To będzie od tamtej strony, tak, przykręcone, więc ta część taka od ziemi będzie gładziutka. No i to jest jedna z rzeczy, które zmieniamy w projekcie, ale teraz musimy to zrobić ręcznie, bo nie ma innej możliwości. Mamy niecny plan, żeby wam pokazać w tym roku auto nie dość, że odpalające, to i jeżdżące, jeszcze dodatkowo z nadwoziem i oczywiście z tym podwoziem. Więc działamy dalej z podłogą. Po narysowaniu linii, odmierzeniu odpowiednich odległości, jeszcze małej pomocy z pewnego profila, który ustawiliśmy,
idealnie do jednej z belek można przystąpić do spawania tych oto nakręteczek, a właściwie nie wiem, nazwijcie to jak chcecie. Tulejki z gwintem. Generalnie podłogę udało nam się skręcić wstępnie i musimy ją teraz ustawić względem całego samochodu. Stąd na linii z Jurkiem jesteśmy cały czas, ale wygląda to tak. Teraz jeżeli zastanawiacie się, jak tą podłogę przytwierdzamy, o właśnie tą, gdzie Kazimierz wierci dziury, żeby ją przytwierdzić. Wcześniej pospawaliśmy takie mocowania. Zobaczcie sobie, ile tego jest. Podłoga będzie obniżona o około 4 cm. Tutaj mamy 3 cm, bo jeszcze musi przyjść prawdopodobnie poliuretan, który będzie tą podłogę dociskał, znaczy odciskał, albo dociskał do śruby, czy odciskał od podłogi. Tak, żeby ona przy jakichkolwiek wibracjach nam się nie odkręcała. I taki jest plan, że zaraz ją zawiesimy. Słuchajcie, doszliśmy do końca w sumie podłogi, ale znacie nas, bo w sumie postępujemy jak SpaceX, czyli każdy następny jest kolejnym prototypem, każda jest następna rzecz. I tak patrzę na to z boku, na koniec tego samochodu, stwierdzam, że jest mało groźnie. Że jest mało groźnie i chyba zadecyduję, albo zadecydujemy, co o tym sądzisz? Tak, zadecydujemy. Już wiesz co chcę zrobić, tak. Tak. Chcemy po prostu ten dyfuzor wydłużyć, dodać mu jakieś 10 cm, żeby on wystawał za tył tego samochodu, żeby było bardziej groźnie, bardziej widowiskowo. No, a tak naprawdę też to pomoże przepływowi powietrza, nie? Że będzie tak. Ten większy docisk. Więc zastanawialiśmy się przez chwilę jeszcze, jak poza kamerami tak naprawdę, czy to będzie ok, czy wydłużamy, co zrobić z tym, czy ten pociąć, ale stwierdziliśmy, że ten wykorzystamy do Hayabusy. Dokładnie tak. Podobne rozstawy, długości, więc jak najbardziej przyda się. Także Paweł, jak nas oglądasz, to wiedz, że to będziesz jeszcze musiał wpasować tam w to nadwozie. Damy radę, zrobimy to razem, ale w każdym razie, no cóż, do tego zrobimy po prostu większy. Postanowiliśmy też, że trochę zmienimy koncepcję odcinków odnośnie budowy 1000 koni. Ponieważ, jak wiecie, każdy z odcinków opowiadał o czymś, o budowaniu konstrukcji, przodu, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale ponieważ prace postępują w czasami nieoczekiwany sposób, tak jak stwierdziliśmy, że jednak sobie wydłużymy dyfuzor, no to jest kolejne 3 tygodnie gdzieś tam czekania na części, na zmienienie projektu, więc będziemy Wam relacjonować na zasadzie vlogów. Wpadamy z kamerą. Opowiadamy Wam, co w tym momencie robimy. Jeżeli na przykład przestaniemy pracować nad dyfuzorem, przechodzimy do pracy nad silnikiem. I taki będzie kolejny odcinek. Jeżeli macie na to też pomysły, dajcie nam znać w komentarzach. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. My mamy od dziś równo 9 dni do Tuning Show w Krakowie. I mamy plan to odpalić. A Kazimierz ma plan jeszcze tym wjechać. Spróbujemy. Także zobaczycie w następnym odcinku. Płosie, silnik. No to działamy. Do zobaczenia. Nie jest tak łatwo być ze wszystkim na bieżąco, bo nawet jeżeli działamy w warsztacie, ciężko jeszcze do tego jest to wszystko fajnie Wam nagrać i złożyć. Ale mam nadzieję, że ponadrabiamy zaległości i dla Was będzie to bardzo fajny content. Jeżeli Wam się on będzie podobał, to zostawcie proszę lajka, dajcie subskrybuj, dajcie komentarz. A my walczymy, żeby jak najszybciej tym samochodem pojeździć.